No i kochani, dzięki Wam skończyliśmy zbiórkę. No i tak stwierdziłam, że powinnam wspomnieć o Alanie, o dalszych naszych krokach. Za niedługo będziemy lecieć do Barcelony na zabieg i też na kontrolę, na rezonansy, na badania. To jest taki nasz główny cel. Generalnie jest tak, że to, co teraz zebraliśmy, to tak naprawdę starczy na kilka pobytów. To jest kropla w morzu potrzeb. Tak naprawdę jeszcze nie mam właśnie kosztorysu na lekcelowany i na dalsze konsultacje, dalsze leczenie, dalsze pobyty, dlatego dzisiaj pisałam do Barcelony, aby ten kosztorys mi przysłali. Z drugiej strony nie chcę kolejny raz otwierać znowu tej zbiórki jedna po drugiej, bo to jest bez sensu. Ja prosiłam wcześniej szpital, klinikę, żeby na większą ilość pobytów, na większą kwotę dali kosztorys, ale niestety jakoś powiedzieli, że nie da się tak zrobić. No więc teraz poprosiłam, ale nie chcę kolejny raz otwierać zbiórki tak szybko. Chciałabym troszeczkę odpocząć, jednak to jest bardzo duże obciążenie psychiczne, zbierając pieniądze, prosić się ludzi o wpłaty. Chciałabym od tego odpocząć. To nie jest normalna sytuacja, a z drugiej strony wiem, że muszę ratować moje dziecko i muszę obrać dla niego najlepszą drogę leczenia. Dlatego bardzo ciężko mi jest i ostatnio może też na vlogach mogliście właśnie zobaczyć to, że uzbieraliśmy pieniądze, to jest dopiero pierwszy etap tego, co przed nami jest. Ale bardzo się cieszę. Z drugiej strony wiem, co mnie jeszcze czeka. No i tak, kochani, nie wiem. Zobaczymy. Może otworzę tą zbiórkę za kilka dni, żeby powoli się wpłacały pieniążki już bez paska, żeby powoli, powoli były, żeby mniej było do zbierania, jak już będzie ten kosztorys, który będzie prawidłowy i aktualny i w ogóle. No, w każdym bądź razie dziękuję Wam za wszystko. Za całokształt, że jesteście ze mną i że mnie wspieracie. Tak jak mówię, no teraz znowu polecimy do Barcelony na właśnie zabieg, na kontrolę, a w międzyczasie chciałabym Wam polecić zbiórkę. Zbiórkę, która jest no dość duża, dość dużą kwotę muszą uzbierać. Dziewczynka choruje na SMA, Iga. Zobaczcie, mam tutaj nawet już otwartą jej zbiórkę, bardzo dużo pieniążków do uzbierania. Jeśli macie takie życzenie, bardzo bym prosiła, abyście dołożyli swoją cegiełkę do tej zbiórki. Będzie link w opisie. Tak więc kochani, co my teraz będziemy robić? Gotować będzie pomidorówka z rosołu, jak to jest w poniedziałek. Już tutaj mam przygotowane, zaraz podgrzeję i później po dzieciaki. Dzisiaj powiem Wam, że mamy bardzo intensywny dzień. Tak, Alan ma terapię SI, a z Oliwką idę na takie spotkanie rodziców, dzieci, takiego ala grona psychologów. Zobaczymy, co to tam wyjdzie. Jakoś nie jestem przekonana. Powiem Wam, że ja uważam, że wsparcie psychologiczne jest bardzo ważne w każdej sytuacji. Każdy człowiek ma tam jakieś problemy, z którymi czasami radzi sobie i nie. Ja uważam, że my sobie radzimy, ale uważam też, że nie zaszkodzi nam pójść, zobaczyć, sprawdzić, posłuchać i rzeczywiście wziąć coś z tego spotkania. Tam będzie dużo rodziców z dziećmi, i takie spotkanie psychologów, jak między innymi coś tam w sytuacjach różnych z dziećmi wybrnąć, jak postępować, jak z dziećmi utrzymywać dobre relacje, takie mniej więcej. Jak mówiłam Wam, no niestety, ale przez tą sytuację i ogólnie no przez te rozłąki wszystkie, szpital, no to niestety, ale z Oliwką miałam też problemy. Tak jak jest mówione, że jak dziecko choruje, to choruje cała rodzina. No więc z Oliwką miałam takie problemy, przeszliśmy przez nie, ale w dalszym ciągu uważam, że wsparcie jest bardzo ważne. Nawet jak już odejdziemy, nawet jak już jest wszystko w porządku, uważam, że powinniśmy się dokształcać i jednak sprawiać, że pomimo tego, że
dużo już wypracowałyśmy, to jeszcze zawsze można coś poprawić. Także idziemy na takie spotkania z psychologiem, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że Wam o tym opowiem. No, także dzisiaj mamy bardzo intensywny dzień i mam nadzieję, że będziecie z nami razem dłużej. Już trochę się rozgadałam, ale to nic, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobra, kochani, ubrałam bluzkę, zamykam zmywarkę. Tu mi się jeszcze rozmraża kurczak. O, dobra. O, matka. Tu mam jeszcze moje torby. Action torba, największa, jaką posiadam, najbardziej przydatna. Wiem, że niektóre z Was używają, tak jak ja do Biedronki idę, z siatką z Action. Ale no, w czymś trzeba nosić. A powiem Wam, że ona jest wielorazowego użytku, bardzo jest dobrze zrobiona, dobrej jakości. Nic się nie urwie, nawet jak zapakujecie karton mleka. Chociaż ja tak szczerze, właśnie, o, kiedyś dostałam komentarz, a raczej chyba rozmawiałam z kurpianką i ona mi powiedziała, co tak często latasz do tego sklepu, do Lidla, do Biedronki i kupujesz praktycznie co drugi dzień. Ale wiecie, ja jestem taka, że ciężko mi jest wynieść karton mleka, czy tam dwa kartony i mieć na dłuższy czas. Dlatego ja tak z doskoku, z doskoku, z doskoku i teraz właśnie jadę po dzieci, więc sobie podjadę do Biedronki, bo później nie będziemy mieć czasu, bo mamy dużo zajęć. Ale tak kiedyś myślałam, żeby większe zakupy zrobić, ale też kurczę, trochę serce boli, jak wydasz tyle pieniędzy naraz. Że czasami lepiej się sobie rozłożyć na te kilka dni, a z drugiej strony jeszcze to targać, to takie ciężkie, no masakra. A że ja jeżdżę przez drogę, gdzie tam Lidl, Biedronka jest, no to wjechać, podjechać. Trochę to wiadomo czasu zajmuje, bo jednorazowy wypad i kupicie dużo wszystkiego, no to wiadomo, że fajnie. No i czasu się mniej traci. A z drugiej strony powiem Wam, że gdzie to trzymać? Gdzie to trzymać? Jak ja mam takie małe miejsca w sensie małe pomieszczenia i no nie mam gdzie tego trzymać, no to gdzie ja to będę trzymać? Dlatego tak sobie z doskoku podskakuję do sklepu. Dobra, mamy siaty, bierzemy i lecimy. Kochani, moja kawa z Biedronki, przeważnie sobie kupuję ją na drogę, ale zawsze wkładam ją z zakupami do bagażnika. Dobra, kochani, wróciłam ze sklepu, kilka rzeczy kupiłam, a wzięłam siatki, jakbym na tydzień co najmniej nakupywała produktów, a to tylko kilka rzeczy, które tak naprawdę starczą mi na dwa dni. Kupiłam te najpotrzebniejsze, de facto w Biedronce było bardzo dużo ludzi, którzy tam przeglądali jakieś koszule, skarpetki, nie wiadomo co. Już nawet nie chciałam nagrywać, bo szczerze powiedziawszy, tak dużo ludzi. Nie usuną się też tak ogólnie ostatnio. Widzę, że w ogóle nawet nie słyszą przepraszam ani nic. Chodzą z tymi wózkami, zabarykadowują drogę i się nie da nawet przejść. Dlatego ta Biedronka, no nie wiem, co ona tam ma w sobie, że ludzie są tak pochłonięci zakupami, że nie zwracają uwagi na innych, a ja zawsze dbam o to, żeby jednak było przejście, żeby ktoś też mógł zrobić normalnie zakupy, a nie tylko ja. Ja wybieram i ja robię i postawię sobie na środku ten wózek, czy tam to co, ten koszyk i róbcie sobie sami swoje, a ja Wam będę przeszkadzać. No nie, nie. Ja akurat tak dbam o to wszystko. Także kochani, no trochę wcześniej wyszłam i za wcześnie może po te dzieciaki moje, ale to nic, wcześniej będziemy w domu. Dzisiaj mamy taki napięty właśnie grafik. Powiem Wam, że jeszcze te urodziny w tym tygodniu Oliwki. Troszkę duży ten koszt jest sali, nie powiem. Ale to samo jakbym zrobiła tutaj w lokalnej miejscowości. No a zrobiłam w Krakowie, tam są większe atrakcje, a tutaj są znowu już dla takich malutkich dzieci, gdzie oni już po prostu wyrośli. No i taka atrakcja żadna, zresztą chyba już wszystkie tutaj w okolicy sale zabaw znają doskonale, a tam będą przynajmniej mieli większą atrakcję, a finansowo praktycznie na to samo wychodzi.
Chociaż powiem Wam, że w drugą stronę, w mojej siostry okolicach, czyli druga strona Krakowa, powiem Wam, że dużo, dużo taniej jest. Za tyle samo dzieci, co tutaj u mnie w lokalnej miejscowości, zapłaciłabym 200 zł, a tutaj około 700, coś takiego. Także naprawdę jest dużo, dużo taniej. Aż się zdziwiłam, jak mi wysłała, bo ostatnio właśnie była z dziećmi tam na sali zabaw, jak my byliśmy na tej wycieczce i wysłała mi właśnie ulotkę. Nie dowierzałam, że tak tanio, tak tanio. No i ogólnie tutaj po tej stronie Krakowa działki budowlane na przykład są bardzo drogie. Nie wiem, czy to ze względu na lotnisko, czy na aglomerację, że tutaj ja jestem między Krakowem a Katowicami, zresztą w sumie do Katowic mi bardzo daleko, no ale powiedzmy, że to jest taka noclegownia Krakowa. A po drugiej stronie ona ma może trochę więcej, o 10 km więcej niż do Krakowa, ale powiem Wam, że tam są tanie działki, bardzo tanie działki, więc tutaj jest drożej. Tutaj jest drożej. Dobra, kochani, lecę po dzieciaki. No hej, Misiu! Hej! Hej! Co tam? Fajnie? No to dobrze, dzień dobry! Co tam będziesz ćwiczył? Nie wiesz? Fajna sala, co? Fajna sala. Albo tam, albo tam. Tam, albo tu, co? Fajna sala. Dobra była zupka? Tak? Na szybkości. Zjedliśmy zupkę i przyjechaliśmy. Dobra, kochani, wczoraj wieczorem zrobiłam ala obiad na kolację, kotlety z sałatką. Powiem Wam, że no, wczoraj nie było czasu, tak naprawdę nie było czasu zjeść, bo ugotować był czas, tylko że dzieciaki miały bardzo, bardzo napięty wczoraj grafik. Alan miał zajęcia, za chwilę, dokładnie później po Alanie, Oliwka miała tego psychologa, psychologów. To było takie spotkanie. Spotkanie z rodzicami i dziećmi, 10 dzieci, i będą pracować nad emocjami, nad kontrolowaniem emocji. Ja myślałam, że będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, że rodzice będą w tym wszystkim uczestniczyć, a tutaj same dzieci, 10 dzieci, a rodzice będą tylko przychodzić kontrolnie na spotkania, aby dowiadywać się o postępach swoich pociech. Powiem Wam, że nie wiem. Jakoś tak mi brakuje takich psychologów, typowo psychologów, a może terapeutów. Powiem Wam, że byliśmy z Oliwką na kilku takich sesjach. Ja sama, ona sama i tak naprawdę nic mi nie pomogli. Generalnie ja sama musiałam sobie poradzić z tym wszystkim. Troszeczkę szkoda, bo chciałabym uzyskać w takich sytuacjach związanych z chorobą, z załamaniem się całkowicie świata, zupełnie inaczej musisz żyć, zupełnie inne priorytety, w ogóle jak sobie poradzić z takim doznaniem, że twoje dziecko jest chore, śmiertelnie chore. No i Oliwka też, no ciężko było jej po prostu z dnia na dzień dowiedzieć się, że no mama i Alan są w szpitalu i praktycznie spędzą tam 2 lata. No ciężko, wiadomo, ja też nie miałam za bardzo z nią kontaktu, jedynie przez telefon. Ważne, żeby też opowiedzieć dziecku, dlaczego tak jest i dlaczego tak będzie. No ale wiadomo, że dziecko i tak rozumie po swojemu. Szczególnie tak małe. Oliwka wtedy miała 4 lata? Nie, 5? No jakoś tak. Była mała. No i powiem Wam, że teraz no, rzeczywiście jest dużo lepiej, już po prostu z tym jakoś się ogarnęliśmy, ale dopiero po tym, jak jej zakończyliśmy leczenie z Alanem, dlatego ona się teraz boi, że znowu to się powtórzy, że znowu będziemy rozłączeni, że znowu będzie przeżywała to, co wcześniej. No i tłumaczę, że no nie, że już będzie inaczej, że będzie razem z nami, że Alan jak będzie miał leczenie, to będzie mieć inne leczenie.
No ale i tak wiadomo, strach przed tym jest, ja sama się boję. Znaczy boję się. Wcześniej powiem Wam, że w czasie leczenia onkologicznego jakoś dawałam radę, byłam mega silna. No i założyłam sobie cel, który po prostu będzie najlepszy, który da mi możliwość wytrzymania w tym szpitalu, z tym otoczeniem, z tym wszystkim i żeby Alan był najważniejszy i leczenie, droga, którą musimy przejść, no musimy przejść, żeby wyzdrowieć. Tak sobie tłumaczyłam, nieważne ile, nieważne jak, ważne, że Alan, żeby żył. No i tak było. Tak przeszliśmy to wszystko. Po czym tak naprawdę uświadomiłam sobie teraz, jak wyszłam ze szpitala, że no, to było bardzo, bardzo obciążenie. Właśnie adrenalina plus stres plus to wszystko dawało jakąś taką otoczkę, że tak wszystko do ciebie nie dochodziło, co się dzieje. Różne właśnie sytuacje były z Alanem, gdzie po prostu mogłam go stracić, a do mnie ta sytuacja nie dochodziła w tamtym momencie. Dopiero jak ja teraz myślę i analizuję to, co przeżyliśmy w szpitalu, no to rzeczywiście myślę, kurczę, no było bardzo kiepsko, a ja wtedy tego tak by nie odczuwałam. No i po wyjściu ze szpitala właśnie doszły do mnie pewne emocje, doszła do mnie taka obawa i strach, wtedy wszystko puściło, no i wtedy musiałam się wybrać do psychologa, psychiatry, ale no niestety nie dostałam tego, co oczekiwałam, nie dostałam tej pomocy, jakiej potrzebowałam. No i po prostu od razu pani psychiatra mi dała tabletki, które te lęki związane z Alana chorobą, związane z obawą o jego życie, żeby mi tak jakby ustabilizował, bo naprawdę ja nie mogłam spać, ja cały czas się bałam, co noc się bałam, co się wydarzy za 5 minut, czy będziemy musieli jechać do szpitala, cały czas spakowana walizka, czekała, czy coś się stanie, że będę musiała jechać, noce nieprzespane, w dzień też, zamartwianie się, no to była totalna tragedia, ja w ogóle nie mogłam żyć normalnie, bo cały czas myślałam, co się stanie, co może się stać, cały czas taka obawa, dlatego no, kilka miesięcy zażywałam tabletki, które pomagały mi normalnie żyć, po czym już po tych kilku miesiącach jakoś tak się uspokoiło, już sobie tak wszystko poukładałam, że nie potrzebuję teraz tego. Nie potrzebuję teraz tego, też działam, żeby iść inną drogą, którą dla Alana jest najlepsza, w sumie leczenie jego jest najlepsze. Dlatego też tak działam, dlatego też tak wszystko robię, żeby było dobrze, bo wiem, że no niestety, ale to, co też nam lekarze tutaj w Polsce oferują, niekoniecznie dla Alana jest najlepszą drogą leczenia. No i tak, kochani, powiem Wam, że bardzo ciężko, bo właśnie się nie da znaleźć odpowiedniego lekarza. Lekarza, odpowiedniego psychologa, odpowiednie wsparcie mieć. Właśnie ubolewam nad tym, dlaczego właśnie są instytucje, które właśnie kierują się tylko i wyłącznie psychologią rodziców czy dzieci onkologicznych, ale zadzwoniłam tam do tych państwa, do tej fundacji. I pani tylko przez telefon mi wytłumaczyła, jak mam oddychać, gdy się zdenerwuję, gdy na przykład mam jakieś tam lęki. A ja mówię, ale ja z oddychaniem raczej mam wszystko w porządku tylko. I ja nie mam takich, że panika i nie mogę oddychać, tylko ogólnie wtedy aktualnie miałam lęki, które cały czas nachodziły mi głowę i nie mogłam przestać o nich myśleć, cały czas właśnie związane z Alanem. No to raczej oddychanie za bardzo mi nie pomoże z tym. No ale tylko ta pani to mi zaoferowała i że mam liczyć po hiszpańsku, czy tam po włosku, czy już nie wiem po jakiemu, do 10 i że to przejdzie. Tak więc bardzo ubolewam nad tym, zobaczymy, co teraz będzie. Oliwka co prawda już jest ok, już wszystko jest w porządku. Mieliśmy też wczoraj jechać do dietetyka, umówiłam wizytę, no ale spotkanie wyszło tak spontanicznie, zadzwonili do mnie z tym psychologiem, z tym spotkaniem wsparcia, no więc nie zdążylibyśmy iść do psychologa. Musiałam odwołać i przenieść psychologa, Boże. Dietetyka musiałam odwołać i przenieść na inny dzień. Także kochani, no bardzo ciężko było. Powiem Wam, że psychologicznie przez chorobę jakoś się trzymałam, w sensie przez to intensywne leczenie. Gorzej jak już człowiek przyjdzie do domu, wtedy jak ma na przykład iść na onkologię, Alan tam ma
w szpitalu miał, bo teraz już Barcelona, ale wcześniej miał kontrolę w szpitalu. Musieliśmy tam iść na jedną noc, bo jak dziecko ma rezonans z znieczuleniem, czyli usypiany jest, musi być jedną noc w szpitalu. No więc wchodzi się na ten oddział onkologiczny i powiem Wam, że te dzieci, które wcześniej w czasie leczenia dla mnie no nie wywierały na mnie aż takich emocji, aż takiego wrażenia, dla mnie było to naturalne. No wchodzę, znajomi nasi, koledzy z oddziału, no wszystko jest fajnie, normalna dla nas rzeczywistość. Teraz jak wchodzę na taki oddział, to po prostu tragedia. To ja już nie jestem przyzwyczajona do tego widoku. I też przez pryzmat doświadczeń, które wcześniej przeżyłam i historii, no bardzo ciężko mi tam jest być. Dlatego też cieszę się, że nie muszę już, że też jest ta Barcelona, która też odciąża moją psychikę. No bo wiadomo, tak jak mówię, że jak człowiek był w tym, to było dla niego to jakby no, normalne życie i nie zdawał sobie tak by sprawy, był w takiej otoczce, nie wszystko do niego dochodziło, no a teraz po leczeniu już wszystko dochodzi do człowieka. No i ciężko jest z tym właśnie tak by funkcjonować, szczególnie jeszcze jak się tam wchodzi. Dobra, kochani, no ale wszystko jest do przeżycia, wszystko jest do ogarnięcia, no i też warto... najważniejsze, żebyśmy sami zadbali o siebie, bo tak naprawdę jak trzeba, to nikt nam nie pomoże. My musimy dbać o siebie, wybierać najlepszą drogę dla nas. My musimy sobie sami też poradzić z pewnymi rzeczami, bo też jak idziemy do psychologa czy do psychiatry na sesję, to raczej sami musimy rozwiązywać swoje problemy. Psycholog, psychiatra raczej powinien nas nakierować, pomóc, ale też my sami musimy dojść do pewnych rzeczy i poukładać sobie te wszystkie sprawy. A powiem Wam, że no, jak ja byłam u psychiatry czy u psychologa, no to mnie wysłuchał, nic nie powiedział, to dla mnie to jest po prostu, no nic nie pomógł, no dalej z tym zostałam, z czym zostałam. Ale myślę, że to wszystko jest do ogarnięcia. Wiadomo, że to wywiera na późniejsze życie wpływ, ale jest dobrze. Warto się cieszyć tym, co mamy, iść do przodu, właśnie dbać o przyszłość, nie martwić się za bardzo, brać życie takim, jakim jest i do przodu. Dobra, kochani, kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Bardziej taka pogadanka dzisiaj była. No cóż, dajcie znać. Buziaki, pa!